Siemka, z tej strony Smany. Dzisiaj recenzja School Days. Jest to anime z gatunku dramat, seinen, romans. Jest to historia Makoto Ito, który jest bardzo nieśmiałym nastolatkiem, bez jakichkolwiek doświadczeń z płcią przeciwną. I pierwszego dnia drugiego semestru liceum zauważa piękną dziewczynę i jak się później okazuje, nie tylko chodzi z nią do tej samej szkoły, ale także jeździ tym samym pociągiem. I przez pewien czas waha się, czy też zagadać, czy też nie. I w końcu robi jej zdjęcie. I potem przygląda je w klasie, a jego czynność zauważa koleżanka Sekai i postanawia mu pomóc z jego problemem. I w tym anime mamy trzy główne postaci. Pierwszą z nich jest Kotona Katsura. Jest to nieśmiała, skryta, słodka dziewczyna i bojaźliwa, jeżeli chodzi o kontakty z chłopakami. Nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w relacjach z nimi. I jest to praktycznie jedyna pozytywna postać. Drugą z nich jest Sekai Sayonji. Jest to kompletne przeciwieństwo Katsury. Otóż śmiała, energiczna, otwarta, żwawa dziewczyna i z początku dawała wiele rad Makoto, jeżeli chodzi o postępowanie z dziewczynami. I była także bardzo łatwa do manipulowania. Trzecia postać jest Makoto Ito. Muszę przyznać, że jest to najbardziej negatywna postać, z jaką miałem okazję się spotkać w anime do tej pory. Z początku był nieśmiały, zagubiony, nieporadny. A potem zaszła w nim olbrzymia negatywna zmiana. Jego działania, myślenie, postępowanie było zupełnie nie do przyjęcia, nie do ogarnięcia. Kiedy w późniejszych odcinkach widziałem to, co on wyprawia, to co robi, po prostu sobie myślałem: what the fuck, co ty myślisz sobie, człowieku, jak można tak postępować? I jego zachowanie było bardzo trudne do przewidzenia. I muszę ogólnie przyznać, że to anime do trzeciego odcinka było koszmarnie nudne. Po prostu przez dwa pierwsze odcinki myślałem, czy nie odpuścić sobie, bo naprawdę było nudne jak flaki z olejem. A potem muszę przyznać, że po trzecim odcinku naprawdę ładnie się rozkręciło. Muszę przyznać, że z każdym kolejnym odcinkiem coraz mniej ogarniałem, co się dzieje. Po prostu to, co się tam działo, to... wow! W ogóle nie wiedziałem, co siedzi w głowie głównego bohatera. Jak już wspomniałem, jego działania były nie do ogarnięcia. I tak mniej więcej od połowy serii miałem wrażenie, że obwody w mózgu zaczynają się palić. I miałem wrażenie, że mój mózg zaczął topnieć pod wpływem tego, co zobaczył, że zaczął, a już po prostu w ostatnich dwóch odcinkach totalnie zanikł. Jestem świadomy, że wiele osób może zrażać to, że to anime jest romansem. I powiem jedno, dla takiego zakończenia, jakie nam ukazano w School Days, naprawdę warto się przemęczyć, warto nawet przezwyciężyć swoją niechęć do tego gatunku. I w żadnym innym anime, a już szczególnie w romansie, nie macie szans, żeby zobaczyć takiego zakończenia. Po prostu jest niepowtarzalne. Jest wstrząsające, miażdży, wgniata w fotel. I utwór, jaki leci podczas ostatniego odcinka, zapadnie wam w pamięć na długo. I zazwyczaj po prostu łamie wszelkie schematy. I z romansami jest tak, że słodkość, która jest w nich zawarta, może ludzi odtrącać. I chciałbym was zapewnić, że to anime nie ma w sobie ani grama słodkości. I wygląd głównej bohaterki może sugerować, że School Days jest romansem jak wszystkie inne, albo że jest naprawdę słodkie. I muszę was zapewnić, że tak nie jest. Jeżeli ktoś tak myśli, to powiem jedno, czeka go totalny mindfuck. Jeżeli chodzi o kreskę, to jest do bólu normalna. Jednak podobnie jak przy anime Higurashi no Naku Koroni, które jest horrorem, a większość pomyślało sobie po zobaczeniu skiny, tam jakieś pewnie anime jakichś słodkich dziewczynkach. I na pewno przekonał się, że tak nie jest. Jest to jedno z najnormalniejszych, najbardziej życiowych i najbardziej oryginalnych anime, jakie miałem w życiu okazję obejrzeć. Jego przekaz jest prosty, ale mocny. Muzyka jest bardzo dobra, nadaje wyjątkowy klimat temu anime, a endingi są po prostu piękne. I podczas oglądania zrozumiecie, że zastosowanie prostej kreski miało swoje uzasadnienie. Że czyni to anime jeszcze bardziej realnym i życiowym. I w prostej animacji jest ukryty naprawdę bardzo ważny przekaz. I dzięki temu, dzięki tej prostej animacji i kresce, jest jeszcze bardziej wstrząsające i dramatyczne. I wracając do bohaterów, chciałbym powiedzieć, że w tym anime jest bardzo wiele pobocznych bohaterów. Jednak ich charaktery są strasznie ubogie. I muszę przyznać, że podczas oglądania strasznie wkurzają. Myślę, że nie znalazła się osoba, która oglądając to anime nie wkurzyła się na pobocznych bohaterów. I te postacie nie reprezentują sobą kompletnie nic. Naprawdę podczas oglądania tego całego anime mniej więcej tak wyglądały moje reakcje.
Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Dzięki za oglądanie. Na razie.